no. Raż powiedział, że potrzebuje jakichś rąk do pracy. Chyba tutaj. Dziwny list ma ten Arasz. No, cześć Arasz. Widzę, że dzisiaj się ogoliłeś. Jesteśmy zaszczyceni. No, cześć Arasz. Arasz, no, jak ty machasz tym? Prawie mi głowę uciąłeś. Jejku, jejku, ale to było zabawne. Chłopy się wydurniają. Pora zacząć materiał. Gdy gra Jedi Fallen Order miała swoją premierę, wielu graczy śmieszkowało, że no jak to, gra z mieczem świetlnym w roli głównej i nie ma odcinania rąk, nóg, głów? Abstrahując od tego, że dla mnie przynajmniej okrucieństwo w Gwiezdnych Wojnach jest ostatnią rzeczą, którą bym w nich chciał, dla mnie to fajne, rodzinne przygody w kosmosie oraz eksploracja mitów oraz tropów w popkulturze, komentarz na ich temat, dekonstrukcja, a potem złożenie ich w ciekawy sposób, ponieważ mity są po to, byśmy wyciągnęli z nich lekcje, a nie po to, by sprzedawać zabawki. Abstrahując od tego wszystkiego, wiem skąd wziął się ten zawód. Jedną z pierwszych rzeczy, które robiło się zaraz po instalacji Jedi Outcast, pełny tytuł Star Wars Dark Forces 3 Jedi Knight 2 Jedi Outcast, było grzebanie w plikach gry, grzebanie w konsoli gry, żeby odblokować odrzynanie kończyn. Co prawda gra posiadała opcję Dismemberment On albo Off, ale działało to w taki sposób, że po prostu od czasu do czasu mogliśmy przeciwnikowi obciąć rękę. Tak jak w pierwszym Jedi Knightie. Oczywiście to nie zaspokoiło morderczych instynktów graczy. Trzeba było wleźć więc w pliki gry, pozamieniać kilka wartości i tym samym gra pozwalała nam na obcinanie wszystkiego. Głów, rąk, nóg, a nawet przecinania przeciwników na pół. Nie mogło się to od tak spontanicznie pojawić, nawet zmieniając wartości w plikach konfiguracyjnych. Linijki kodu odpowiedzialne za pozbawianie przeciwników kończyn były w silniku, zostały po prostu wyłączone albo stonowane. Za Jedi Outcast odpowiedzialne było studio Raven Software, tytani strzelanek pierwszoosobowych. To właśnie studio stworzyło jedną z fajniejszych, ale ówcześnie najbrutalniejszych strzelanek tamtych czasów, Soldier of Fortune. Zaimplementowany w tej strzelance, opracowany przez Raven system Ghoul pozwalał na... A zresztą, co ja wam będę mówił? Zobaczcie. Choć Jedi Outcast hula sobie na silniku Quake'a 3, czyli id Tech 3, tak Raven wrzucił do gry system Ghoul po to, żeby pomóc sobie przy efektach, które zostawia miecz świetlny. I Ghoul świetnie się do tego nadawał. Być może zbyt świetnie. Gwiezdnowojenna gra ma być dostępna dla każdego. Od dziecka przez nastolatka po dorosłego. Musiała więc dostać odpowiednią kategorię wiekową. Zresztą wtedy jeszcze w czasach, w których George Lucas zajmował się Gwiezdnymi Wojnami, nie chciał, by coś związane z marką nie było przeznaczone dla wszystkich. Gwiezdne Wojny nie mogły zmienić się w brutalną sieczkę. Dlatego twórcy z Raven Software, choć pierwotnie w grze była możliwość odcięcia komuś głowy, musieli zrezygnować z wszelkiej formy obrazowej brutalności. No czasami ta ręka gdzieś się tam zapodziała. System jednak został w środku gry i przy odpowiednich linijkach można go było włączyć, a nawet do pewnego stopnia modyfikować. Twórcy z Raven chcieli sprawdzić, żeby Soldier of Fortune było grą jak najbardziej realistyczną. To znaczy sama mechanika była typowo strzelankowa, a historia strasznie palpowa, tak wszystko wokół miało być takie jak w życiu. Dlatego na przykład studio weszło we współpracę z weteranem oraz najemnikiem Johnem Mullinsem. Początkowo jednak Soldier of Fortune nie miał być tak brutalny, ale zgodnie z przyjętą filozofią realizmu ostatecznie tak się stało. Przeciwnik więc ginąc nie upadał tylko na ziemię, to znaczy ostatecznie upadał, ale często niekompletny. Działo się to właśnie dzięki systemowi Ghoul, który był autorskim sposobem na modelowanie postaci. To znaczy modele dzieliło się na kilka części i w zależności od tego, gdzie gracz trafił, tam działa się magia.
Okej, dobra, magia to kiepskie słowo, szczerze mówiąc. Soldier of Fortune było jedną z tych gier, które wywoływano do tablicy, a raczej przy tablicy, albo powoływano się na w trakcie dyskusji na temat brutalności gier wideo i tego, w jaki sposób wpływa na umysły biednych dziatek. Wtedy jeszcze te dyskusje były o wiele bardziej zażarte i zaangażowane w nie były główne media, światowe wręcz. Dzisiaj są to całe szczęście tylko takie podrygi w stylu pojedynczych reportaży typu "Epa, gra w gry wideo to pewnie będzie mordował w dorosłości". Choć Soldier of Fortune nie był pierwszą ultrabrutalną grą, tak to właśnie produkcja Raven chyba po raz pierwszy przedstawiała gore w tak realistyczny sposób. Mortal Kombat na przykład może być bardzo makabryczne, ale ta makabra jest tak przerysowana, że trudno ją traktować poważnie. Jednak mimo wszystko Soldier of Fortune nie było pierwszą grą, która stosowała rozczłonkowywanie w czasie rzeczywistym, a przez czas rzeczywisty mam na myśli reakcję na działania gracza, a nie wcześniej przygotowane animacje śmierci. Te zresztą stosuje się do dzisiaj. Takie egzekucje w God of War są oczywiście bardzo efektowne, ale są również wcześniej przygotowane. Nie uczestniczymy w nich. W samej walce, pomimo tego, że machamy toporem, nic przeciwnikowi nie urżniemy. W pierwszym Quake'u też nie mogliśmy tego zrobić. Przeciwnicy mieli domyślną animację śmierci, gdzie po prostu w jej trakcie padają, albo animację rozpaćkania, gdzie model przeciwnika podmieniany jest na model rozpaćki. Ale w świecie strzelanek to właśnie imitator Quake'a po raz pierwszy zaczął eksperymentować z odrzynaniem kończyn w czasie rzeczywistym. Chasm the Rift od ukraińskiego studia Action Forms to ciekawa, choć zapomniana już nieco produkcja gatunku. Dzisiaj możecie ją wypróbować dzięki wersji zremasterowanej. Chasm jest spoko, nie jest to produkcja wybitna, ani nawet bardzo dobra. Ot po prostu spoko, jednak ma coś, co wyróżniało ją na tle innych strzelanek tamtego okresu. Możliwość odstrzelenia przeciwnikowi kończyn. Modele potworków podzielone były na miejsca, które można było upitolić. I ciekawe było to, że jak takiemu dziadowi uwaliło się rękę, to ten ciągle żył tylko bez ręki. Lataczom można było też odstrzelić nogi. Ważne jest również to, że jak się odstrzeliło przeciwnikowi łapę z bronią, to ten ciągle atakował tylko drugą łapą, nogami, zębami itd. Nie było to więc tylko takim fajnym bajerem, a miało realny wpływ na rozgrywkę. Niemniej były pewne ograniczenia. Kończyny można było odstrzelić tylko przeciwnikom humanoidalnym, a do tego nie wszystkie bronie to potrafiły. Pamiętajmy jednak, że premiera Chasm the Rift to rok 1997. To, co udało się osiągnąć w kwestii uwalania kończyn w tej grze, i tak imponuje. I jeżeli miałbym wybrać jednego potworka, który za dzieciaka wrył mi się w głowę naprawdę bardzo mocno, to byłby ten trupciotrefniś. Trochę gorzej poradziła sobie z tym gra Die by the Sword, która również reklamowała się tym, że można było przeciwnikom ucinać kończyny. Wcielamy się tutaj w rycerza, który przemierza jaskinie, zamki i lochy, no i walczy z fantastycznymi maszkarami. W zależności, w którą kończynę uderzyliśmy mieczem, mogliśmy ją uwalić. A jak się nogę uwaliło, to maszkaronek tak śmiesznie skakał. Brzmi fajnie, prawda? Problem był z wykonaniem. O ile rzeczywiście podzielenie modeli postaci na kilka części i wizualizacja zadanych obrażeń była naprawdę imponująca, tak sterowanie skutecznie zabijało przyjemność z rozgrywki. Było zbyt toporne, nawet w tak zwanym trybie arcade. Sterowanie takie realistyczne polegało na tym, że ruchy myszką imitowały ruszanie się miecza. Czyli jak ruszyliśmy w górę myszką, to kolega podnosił rękę, jak ruszaliśmy ją w dół, to on ją opuszczał i trzeba było trafić, to było straszne. Natomiast tryb arcade'owy to po prostu były klawisze, które odpowiadały za konkretne ruchy miecza, ale to i tak jest dosyć toporne. Co nie oznacza, że gra nie doczekała się swojego kręgu fanów, którzy wykazali się anielską cierpliwością, by opanować sterowanie. Jednak i tutaj twórcy chcieli, żeby to odcinanie przeciwnikowi kończyn było czymś więcej niż tylko bajerem wizualnym. Można było na przykład tę kończynę przeciwnika podnieść i użyć jej jako broni. Działa tutaj system, który stosuje się do dzisiaj. Co prawda dzisiaj jest to o wiele bardziej zaawansowanej formie, jednak mimo wszystko zasada jest taka sama. Model przeciwnika posiada własny szkielet, który odpowiada za animację. Ręka ma kości, noga ma kości, nawet głowa ma kości, szyja i tak dalej. Na ten szkielet nakładana jest siatka poligonów oraz tekstura. Żeby kończyna przeciwnika zniknęła, to w momencie strzału w tę kończynę siatka poligonów jest po prostu wyłączana. Ręka, noga, cokolwiek znika, magicznie znika, tylko że samo zniknięcie jest słabe, umówmy się. Nie ma tego efektu, że coś udało nam się odstrzelić. I tutaj wchodzą w grę animacje oraz efekty cząsteczkowe.
Żeby podbić wrażenie, twórcy dodają na przykład efekt rozbryzgu krwi. Wyłączenie kończyny i dodanie tego efektu cząsteczkowego jest proste do wykonania oraz tanie, jeżeli chodzi o zasoby wykorzystywane przez komputer. To jednak można przenieść na kolejny poziom, to znaczy sprawić, że kończyna nie tylko znika, ale również jest widoczna, kiedy odpada. W tym celu tworzy się modele odpadniętych kończyn, które zastępują te zniknięte, a to potem można jeszcze przemielić przez silnik fizyczny. Zostawmy jednak te czasy dawne i dawniejsze, wróćmy do czasów bardziej współczesnych. Przy takiej technologii, którą dzisiaj dysponujemy, powinniśmy częściej widywać możliwość przycinania przeciwników jak żywopłot, ale tak nie jest. We współczesnych Doomach twórcy stworzyli modele składające się z warstw, jak cebula, albo ogry, albo tort. Poziom obrażeń zadanych przeciwnikowi wizualizuje się za pomocą odpadających od niego części mięcha, ale poza wcześniej przygotowaną animacją wykończenia przeciwnika, kończyny mu nie odstrzelimy ani nie urwiemy. To wszystko oczywiście kosztuje zasoby komputera. Jeżeli walczymy z wieloma przeciwnikami naraz, a tak właśnie w Doomach się dzieje, to nasze komputery mogłyby po prostu nie wydolić. Mówimy tutaj o obliczaniu, czy przeciwnik dostał w kończynę, a także potem o usunięciu części modelu z całości. I komputer musi to zrobić w przypadku każdego przeciwnika na dosyć pokaźnej, doomowej arenie. Ale jeżeli zmniejszymy nieco skalę, to takie bajery można do gry wrzucić. Choć gry studia Platinum Games są oczywiście bardzo bombastyczne i efekciarskie, tak starcia toczą się tam na nieco mniejszą skalę, to znaczy ta skala jest bardziej kontrolowana. Metal Gear Rising Revengeance tak właśnie jest. Gra stawia tutaj na walkę wręcz, a konkretnie na machanie mieczem i jednym z jej punktów sprzedażowych było precyzyjne cięcie mieczem. System ten nazwano strategicznym rozczłonkowywaniem. W odróżnieniu od innych póki co tytułów wymienionych w tym materiale, Metal Gear Rising pozwala na przecinanie przeciwników dowolnie, to znaczy cięcie będzie biec tam, gdzie uderzył miecz. I w odróżnieniu od innych systemów cięcia przeciwników, które opierały się na modelu, szkielecie oraz nałożonej na nie siatce, system w Metal Gear Rising jest systemem proceduralnym, czyli rzeczywiście reaguje na to, gdzie tniemy. To jest to prawdziwe rozczłonkowywanie w czasie rzeczywistym. Metoda, którą zastosowali, jest do dzisiaj bardzo imponująca. Generalnie w uproszczeniu działa to w taki sposób. Gra odczytuje ścieżkę, którą wykonuje miecz w trakcie cięcia. Potem gra zbiera poligony i dzieli je na dwa zestawy, które oddziela ścieżka miecza. Potem dzielony jest szkielet, a nowe poligony przypisywane do nowych miejsc wzdłuż cięcia. I w końcu odpalają się odpowiednie animacje. Do tego dochodzi jeszcze ragdoll, więc za to jak i gdzie spadną części przeciwnika, odpowiedzialny jest silnik fizyczny. Shadow Warrior 2 też korzysta z proceduralnego rozczłonkowywania, jednak tutaj działa to w przypadku ostatniego ciosu, który czyści pasek życia. Jeżeli przeciwnik jest zabity w taki sposób, no to rozpada się mniej więcej wzdłuż cięcia miecza. Unreal Engine 5 ma właśnie taki system proceduralnego rozczłonkowywania. No, żeby być precyzyjnym, to plugin, który ułatwia cały proces implementowania tej mechaniki czy też efektów estetycznych do gry. Dzięki takiemu pluginowi nie trzeba grzebać w kodzie, nie trzeba pisać żadnych linijek, które sprawią, że szkielet modelu oraz jego siatka będą proceduralnie się rozpadać. Jednak w materiale na temat odcinania kończyn nie mogło zabraknąć jednej gry. Tej, która jest obudowana praktycznie wokół systemu rozczłonkowywania. I tutaj mam napisane, wstaw tutaj żart, ale nie pamiętam, jaki to jest żart. Może wy wiecie, jaki to jest żart. Mówię tutaj oczywiście o Dead Space i to jest arcyciekawy przykład, jeżeli chodzi o systemy odcinania kończyn. Właśnie myślę, że jeżeli ktokolwiek wyrwie te wypowiedzi z kontekstu, to... A nawet jeżeli nie wyrwie ich z kontekstu, to i tak będzie kiepsko. Twórcy Dead Space wręcz obudowali grę wokół mechaniki odrzynania przeciwnikom kończyn. To nie jest tylko fajny bajer, to również wpływa na samą rozgrywkę. Przede wszystkim w przypadku Dead Space'a gracze muszą odzwyczaić się od pewnych standardowych tropów gier wideo, takich jak na przykład strzał w głowę jest najskuteczniejszą metodą na pozbycie się przeciwnika. W Dead Space to nie działa, wręcz przeciwnie. Niektórzy przeciwnicy zachowują się o wiele groźniej, jeśli im się głowę odstrzeli. Taki slasher na przykład, chyba najbardziej charakterystyczny przeciwnik w grze, gdy straci głowę, to wchodzi w tryb szału, wymachując tymi swoimi rączko-nóżkami. Ale gdy uwalimy mu nogi, to już taki groźny nie jest. Gra praktycznie od razu komunikuje nam to, że odcinanie kończyn, czy macek, czy czegokolwiek, co wystaje z czegoś, co przypomina tułów stworka, to najskuteczniejsza metoda na pozbywanie się przeciwników.
dlatego wyglądają tak charakterystycznie. Mają nie tylko napędzić nam stracha, ale ich powierzchowność ma momentalnie zwracać uwagę na pewne elementy. Dlatego tułów slasherów jest tak chudy, a ich kończyny tak odstają. One wręcz wołają do gracza: odstrzel mnie! Odstrzel mnie! Możliwość wprowadzania przeciwników w tryb zastoju jest tutaj naturalnym rozwinięciem. Łatwiej nam odstrzelić kończynę, gdy ta się nie rusza. Większość przeciwników jest właśnie zaprojektowana w taki sposób. Mają coś, co wystaje, wije się, zachęca do rozwalania. Żeby jednak to w ogóle działało, trzeba było nekromorfy w specjalny sposób zaprojektować. I to nie działało w taki sposób, że hej, patrzcie, mamy takie stworki, może wokół tego obudujemy ten system odcinania kończyn. Nie, było na odwrót. Najpierw był pomysł systemu strategicznego rozczłonkowywania, a potem właśnie pod ten pomysł zaprojektowano nekromorfy. Co ciekawe jednak, na poziomie projektowania i rozrysowywania Dead Space'a, nekromorfy miały wyglądać jak takie nadęte ciała, to znaczy takie ciała, które zbyt długo przebywały w wodzie i się tak rozpukły. To się jednak szybko zmieniło. Natomiast jeżeli chodzi o sam system, to działa tutaj podobna zasada, która działa w Chasm the Rift. To nie jest proceduralny system, to po prostu modele podzielone na konkretne części, które potem odpadają, gdy precyzyjnie w nie strzelimy. I tutaj również rozczłonkowywanie spełnia kluczową rolę. W Chasm pozbawienie przeciwnika broni znacznie ułatwiało grę. W Dead Space to główny sposób na pozbywanie się przeciwników. Taka mechanika wymaga od nas precyzji. Remake pierwszego Dead Space'a oczywiście zachowuje odwalanie przeciwnikom kończyn i w kwestii mechanicznej raczej się pod tym względem nic nie zmieni. System działał w oryginale tak jak powinien. Zmieni się natomiast wersja wizualna, która przypominać będzie nieco to, o czym mówiłem w przypadku Dooma. Modele nekromorfów podzielone będą na warstwy, które będą odpadać w miarę zadawanych obrażeń. Jedną z niewielkich wad oryginalnego Dead Space'a było to, że jeżeli używaliśmy broni innej niż ta przeznaczona do cięcia, feedback przeciwników był czasami mało satysfakcjonujący. Karabin był jedną z takich broni. Gdy uwaliło się przeciwnikowi czułkę czy kończynę, taki feedback dostawaliśmy, a wraz z nim to przyjemne uczucie satysfakcji płynące zarówno z wizualnego źródła odciętej kończyny, ale również ze źródła: o, ale mam sokole oko. Gdy zaś używało się karabinu, by cokolwiek odciąć, trzeba było się nieco nastarać, a jak trafiało się nim w nekromorfa, to no on się tak po prostu trząsł. Remake ma podnieść aspekt wizualny tępienia szkodników przez odpadające części ciała, a nie tylko kończyny. Tak, oczywiście kończyna to jest część ciała, chodzi mi tutaj bardziej o coś takiego jak mięso, skóra, jak się to mięso odstrzeli, to kości widać. Sponsorem tego materiału jest masarnia Jan Wędzonka z Piły. Do tego w remake'u Dead Space'a ten system ma być bardzo precyzyjny i ma również uwzględniać wielkość pocisku. Tak więc im większy pocisk, tym więcej ciałka potworkowi urżniemy. A skoro mówimy o remake'ach i o odcinaniu kończyn, no to muszę koniecznie wspomnieć o pewnej marcowej premierze, na którą bardzo czekam, a mianowicie na remake pierwszego System Shocka. Jak możemy przeczytać na kickstarterowym blogu, jak wiecie, rozczłonkowywanie jest wysoko na naszej liście priorytetów. No ciekawe mają priorytety. Ciekawe. Tak więc każdy z przeciwników otrzyma unikatowy model rozczłonkowywania. W grze jest dużo rodzajów przeciwników i przeznaczony na to nakład pracy jest oszałamiający. I rzeczywiście to, co zaprezentowano, wygląda naprawdę fajnie, choć wydaje się, że jest to przykład rozczłonkowywania w trakcie śmierci. Coś, czym można nacieszyć oko, a nie, tak jak w przypadku Dead Space czy Chasm, coś, co ma realny wpływ na rozgrywkę czy zachowanie przeciwników. To zabrzmi bardzo dziwnie, ale takie odcinanie kończyn działa tutaj też jako taka, no wiecie, nagroda. Potęguje to efekt potęgi naszej postaci. Odcinanie kończyn to przecież zadanie, czynność wymagająca krzepy. Seria Dying Light na przykład posiada oczywiście system odrzynania przeciwników, nie tylko kończyn, ale również możemy przeciąć przeciwnika w pół. I możemy to zrobić tylko wtedy, kiedy mamy naprawdę mocną i zaostrzoną broń. Dzięki temu czujemy, że nasz bohater rzeczywiście staje się lepszy i potężniejszy. To właśnie jest nagroda, jeden ze sposobów wizualizacji siły bohatera. Brutalny, owszem, ale jednak. I to by było na tyle, kochani, dziękuję za uwagę, żegnam się oczywiście w atmosferze skandalu. No, rzeczywiście dzisiaj ta atmosfera jest taka bardzo wyczuwalna. Nie traćcie głowy, pa pa!